mieszkał wraz z wujem biskupem i pomagał mu w zarządzaniu warmińskim biskupstwem. Wuj bardzo chciałby Kopernik został księdzem i został jego pomocnikiem, a w przyszłości przejął po nim biskupstwo, ale on nie chciał. Na pewno się nie spodobało się to wujowi, ale dzięki temu Mikołaj miał więcej czasu na astronomię. No może trochę więcej, bo gdy mieszkał we Frommborku, wśród innych kanoników został wybrany kanclerzem i wizytatorem, co nakładało na niego nowe obowiązki. Wkrótce przeniósł się do Olsztyna. I tam miał też dużo pracy i dużo dokonań. Zreformował wówczas sporo rzeczy. Opracował między innymi, jak ulepszyć pieniądz. Dbał o ludzi starszych i kalekich. Ustawił cenę chleba, by chronić ludzi przed drożyzną. Opracował mapy. A do tego wizytował wsie, by je dopilnować, by nie tylko przynosił zysk, ale by i ludziom dobrze się w nich żyło. W tym czasie Warmię zaczęli znowu nękać krzyżacy i Kopernik musiał też stawić im czoła. I mimo, że nie był wojskowym, świetnie zarządził obroną Olsztyna. Wielokrotnie też pomagał jako lekarz w różnych przypadłościach zdrowotnych. Nie był wprawdzie odkrywcą nowych metod, ale wychodził za dobrego medyka.